bardziej jest przestrzeń dla. Ostatnie sesje Rady Miasta Świnoujście dostarczają emocji, ale niekoniecznie tych pozytywnych. Całkiem niedawno radni spierali się o mandaty radnych z Grupy Morskiej, a jeszcze podczas grudniowej sesji znów kwestia opłat za żłobki rozpaliła dyskusję żeńskiej strony Rady Miasta. Pan prezydent negatywnie opiniował mój wniosek jako ten, którego niby nie dało się załatwić. Teraz cieszę się, cud nastąpił, daje się to załatwić, to dofinansowanie się zwiększy. Bardzo za to dziękuję. Oczywiście w imieniu części rodziców, którzy musieli wywalczyć sobie sami to, żebyście Państwo z nimi rozmawiali, traktowali ich po partnersku i uwzględnili potrzeby młodego pokolenia i opieki nad najmłodszymi dziećmi w naszym mieście. Poproszę o informację. Pani radna, przypomnę, że dzisiaj w punkcie drugim rozmawialiśmy o dotacji, o udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, które również prowadzą działalność żłobkową. Także to jest dotacja w całym zakresie i pani radna powinna o tym wiedzieć. I w tamtym. Pani przewodnicząca, dotyczy to dofinansowanie zakresu działalności żłobkowej. Pani radna, bardzo proszę, wiem, że trudno się pani słucha, szczególnie wtedy, kiedy są to słowa, które nie są pani na rękę i się przypomina pewne fakty. Żebym prosiła, abyście Państwo koncentrowali się na projekcie i temacie uchwały, której to dotyczy. I w tej chwili, Panie Prezydencie, jeżeli będzie Pan udzielał odpowiedzi, bardzo bym prosiła, aby Pan również koncentrował się na temacie, jaki w tej chwili jest omawiany, a więc rozmawiamy o żłobku publicznym dlatego w tym zakresie tylko bym prosiła, aby udzielał Pan odpowiedzi. Radna Joanna Gatowska podczas obrad nad opłatą za żłobki miejskie chciała poruszyć temat 107 miejsc w żłobkach prywatnych, gdzie również rodzice będą musieli liczyć się z podwyżkami. Bardzo proszę, pani radna Joanna Gatowska. Dziękuję bardzo. Trzeci raz oczywiście. Tak, trzeci raz się wypowiadam. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, zwracam uwagę na poważny temat, tak, na to, że 107 miejsc, które dzisiaj funkcjonują w żłobkach niepublicznych, jest zagrożonych tym, że z powodów ekonomicznych być może będą problemy z ich utrzymaniem tych miejsc. Jest na sali pani dyrektor jednego ze żłobków, pani Urszula Kraska, poprosiłabym o udzielenie jej głosu po to, żeby mogła powiedzieć, w jakiej sytuacji znalazły się dzisiaj żłobki niepubliczne, bo o tym zakresie rozmawiamy, tak? To jest po pierwsze. Pani radna, po drugie, pani przewodnicząca, proszę mi nie przerywać. Na litość tak? boską, niech pani pozwoli mi się wypowiedzieć i to uszanuje moje konstytucyjne prawa. Pani nie ma litości. W kółko no, pani macie, przewodnicząca, ja pani tłumaczę, a pani cały czas to samo. Rozmawiamy o żłobkach publicznych i bardzo proszę, żeby pani, pani przewodnicząca, to rozmawiamy wiem, jakim... o problemie. O problemie. Pani ignoruje ten problem i próbuje zakrzyczeć rzeczywistość. Mówię, proszę mi nie ograniczać prawa do demokratycznej wypowiedzi i oceny problemu, o którym rozmawiamy. Proszę problemu wypowiedzi. Dzieci żłobkowych i rodziców, którzy są dociążani dzisiaj zbyt wysokimi opłatami. Udało się uratować w części rodziców dzieci ze żłobka publicznego. Ja nie będę zadawała trudnych pytań. Dlaczego pani dyrektor, jeśli dzisiaj jest pan prezydent informuje, że to ona jest winna temu, że nie były poprowadzone takie rozmowy, dlaczego nie rozmawiała? Nie o to chodzi. Też jesteśmy zadowoleni z tego, że udało się do rozmów doprowadzić. I to jest sukces rodziców. Znowu rozmawiamy o... Przypomnę, nie na temat, a pani radna przespała punkt drugi dzisiejszego porządku, kiedy rozmawialiśmy o przedszkolach i o żłobkach. I ja wiem, że komentowanie wtedy, kiedy tutaj pewne niepomyślnie pomyśli pani radna jest to... Pani przewodnicząca, bardzo proszę nie komentować. Teraz udzielam głosu, bardzo proszę, pan prezydent Paweł Sujka. Przewodnicząca Rady zawzięcie ucinała temat żłobków prywatnych w punkcie o żłobkach miejskich. Po głosowaniu sytuacja wcale się nie uspokoiła, wręcz przeciwnie. Tym razem do gardeł skoczyły sobie radne Agatowska, Ilczuk i Zdybel. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, pani radna, rozumiem, że jedyną osobą, której nie można komentować, jest tylko pani radna Agatowska, natomiast pani radna Agatowska może skomentować każdego radnego. Więc pani radna, bardzo bym prosiła, punkt żłobkowy i inne skończyliśmy, a teraz bardzo proszę nie przerywać w punkcie, w którym się znajdujemy.
Serdecznie dziękuję i wesołych świąt. Pani przewodnicząca, zgłaszam wniosek formalny, aby nie wiem jak to nazwać, ale na tej sali przed zaproponowaniem projektu uchwały pani radnej Magdaleny Ilczuk, jedna z radnych w sposób bardzo niegrzeczny zwróciła się tutaj w stronę radnej. Nie może być na tej sali takich zachowań. Jest to nie pierwszy raz. Zdaję sobie sprawę, że pani radna ma ku temu jakieś swoje osobiste przesłanki, ale naprawdę jest to nie na miejscu i do tej pory nie reagowałam na takie zachowania jak inni radni, ale jest to naganne i składam wniosek, aby formalnie zwrócić się z reprymendą na tego typu zachowania. Jeżeli pani sobie życzy, mogę przytoczyć wypowiedź pani radnej. Bardzo proszę. Nie, proszę państwa, możemy się spotkać poza obradami sesją, jeżeli chcecie w tej kwestii rozmawiać. Nie będę akceptować więcej sytuacji, kiedy po prostu ktoś kogoś obraża. Przytoczę dwa fakty, które miały miejsce na tej sali. Przed chwilą do koleżanki radnej. Jedna z koleżanek powiedziała, że to jest radna, która nic nie robi, a poprzednio ta sama osoba powiedziała w stosunku do mnie, nie zabieraj głosu, bo nie masz małych dzieci. Mówiliśmy to w kwestii związanej z rodzicami i to jest właśnie ocenianie radnego. Dlatego na takie rzeczy nie będę się zgadzać i to dotyczy nie tylko nas radnych, ale również władzy wykonawczej. Od 8 lat czuję się atakowana personalnie, czy to jest odpowiedzią na różnice zdań, które posiadamy, czy nie. Każdy z nas ma jakieś opinie o swojej pracy. Państwo, pani również przede wszystkim, mając obowiązek traktowania wszystkich równo, ewidentnie przechyla tą szalę na korzyść grupy radnych, którzy mają inne zdanie niż radni opozycyjni, którzy mają również prawo do jego wyrażania. I staram się to robić, natomiast odbieracie mi państwo głos, wyłączacie mi państwo mikrofon, komentujecie również tutaj, ja nie będę się żaliła, nie będę płakała, co państwo w stosunku do mojej osoby mówicie. Przyzwyczaiłam się. Jestem jak drzewo, któremu po prostu ta kora już tak stwardniała, że nie reaguje na tego typu rzeczy. Może i próchno pani radna Ilczuk. Tak jak pani mnie teraz przed chwilą nazwała, to jest właśnie kwestia również mojej godności. Może dla pani jestem próchnem. Bardzo mi przykro, że pani, widzi pani, nie powstrzymała się pani. Także życzę wesołych świąt wszystkim państwu. Życzę tego, żebyśmy w sposób sprawiedliwy, równy, demokratyczny, konstytucyjny przez najbliższe półtora roku współpracowali i mieli prawo wyrażać własne opinie, tak żeby mieszkańcy je oceniali. Resztę oceny pozostawmy im. I w takiej atmosferze upłynęła grudniowa, świąteczna sesja Rady Miasta Świnoujście. Biorąc pod uwagę fakt, że do wyborów samorządowych półtora roku, to jeszcze nieraz zagotuje się podczas obrad.